Cześć, witajcie, jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i jest to pierwszy odcinek z serii Carcassonne. Już wyjaśniam, o co chodzi, ale jeśli po prostu chcesz obejrzeć film i dowiedzieć się czegoś o Carcassonne, to pomiń mój wstęp i przejdź do minuty, która w tym momencie wyświetla się na ekranie. A jeżeli chcesz posłuchać, dlaczego właściwie ten odcinek jest, to posłuchaj, bo tak się dzieje, że seria Carcassonne już była nagrana kilka lat temu, nie została zakończona nigdy. Ale ja postanowiłem, że po prostu ją zwyczajnie odświeżę. Odświeżę ją z nieco niższym głosem, bo tamtych wypowiedzi, mimo że były wartościowe, mało kto traktował je poważnie, bo mówiło je dziecko, teraz powie je nastolatek w czasie mutacji i będzie to wyglądać trochę poważniej. Ponadto też ważna zmiana dotycząca tej serii jest taka, że teraz będę prezentował dokładnie te zasady do gry, które są podane w instrukcji, bo wcześniej były to zasady zmodyfikowane przeze mnie. Zasady zmodyfikowane przeze mnie okazały się przy większej ilości dodatków nie zachowywać balansu rozgrywki, dlatego postanowiłem nagrać tę serię jeszcze raz. I poprzednie odcinki z tej starszej wersji, ze starszego wydania tej serii, zostaną przełączone na niepubliczne i będzie można w nie wejść w linkach, które będą w opisie tego filmu i następnych filmów z tej serii, ale nie będzie się dało ich wyszukać ani nic w tym stylu, bo chcę, żeby ludzie oglądali tą serię zaktualizowaną, a nie te poprzednie odcinki. Natomiast będą dalej dostępne, jeśli ktoś będzie chciał sobie pośmiać się ze mnie albo też po prostu obejrzeć starszą wersję. W tym odcinku skupimy się na wersji podstawowej gry, czyli tym, co potrzeba, żeby w nią zagrać. Podstawka jest konieczna, nie da się zagrać bez podstawki, a moja podstawka, którą w tym odcinku przedstawię, to będzie podstawka ze starej edycji gry. Z tej edycji, która została wydana w roku 2013, ale też w latach wcześniejszych, bo od 2002 bodajże roku została gra wydawana w tej właśnie szacie graficznej. Nowa edycja od roku 2015 jest moim zdaniem brzydsza, ale przede wszystkim ma zdecydowanie mniej rozszerzeń, dlatego skupię się na edycji starszej. Więc naprawdę polecam kupić sobie starszą edycję, póki jeszcze się da. Bo da się ją znaleźć na Allegro, co średnio co dwa tygodnie się pojawia jakaś oferta. Używana, nowa to nie ma znaczenia, ale starsza edycja jest lepsza. To muszę przyznać. Myślę, że nowa edycja nigdy nie osiągnie tej liczby dodatków, która jest do starszej. I mimo, że dodatek, ten 10 nowy, cyrki, coś tam objazdowe, czy coś w tym stylu, został wydany tylko do nowej edycji, to ja obejrzałem go sobie i on jest słaby. Tam już po prostu nic nowego nie ma, więc to nie jest tak, że nowe dodatki będą tylko do nowej i dlatego trzeba kupić nową. Lepsza jest stara. Naprawdę. Zapewniam głos. A znam się trochę na tym, bo mam tych dodatków całkiem sporo, ale o tym w przyszłych odcinkach, bo w tym skupimy się na podstawce. Więc nie gadając już za dużo, przechodzimy do odcinka i zobaczmy, co jest w pudełku, a także za chwilę przedstawię wam zasady. Pudełko z zewnątrz prezentuje się tak. W środku ma taką wypraskę elegancką. Jest też instrukcja w języku polskim. Jeśli chodzi o zawartość gry, to mamy w niej 8 pionków w 5 kolorach. Żółty, no widzicie sami. Pionki są w kształcie takim typowym, tak zwany meeple to jest. M-E-E-P-L. I właśnie takie są. Jest ich po 8. No i mamy płytki. Płytek jest 72. 71 takich i jedna płytka startowa. Płytka startowa ma ciemniejszy tył, żeby można było ją tak odróżnić. No i na tych płytkach mamy różne figury terenu. Droga, pole, klasztor i miasto. Cztery różne formacje, które w podstawowej wersji gry występują. Jak widzicie, moje płytki są już mocno stare i stąd te obtarcia białe na rogach. Ale nie przeszkadzają one w rozgrywce i w sumie są one widoczne tylko na tym filmie, a w rzeczywistości mniej je widać. Ponadto w pudełku mamy też planszę. Plansza liczy do 49 punktów. Na tej planszy liczy się punkty graczy. Ona generalnie wygląda trochę inaczej, bo ja mam planszę zimową. Zazwyczaj jest to plansza... Jest to plansza ogólnie w wystroju letnim, podobnie jak płytki, ale no nie ma to żadnego znaczenia, bo ona nie bierze udziału w rozgrywce. Poza liczeniem punktów oczywiście. I generalnie
Gra wygląda tak, że każdy z graczy, który bierze udział w rozgrywce, umieszcza sobie pionek na planszy i to jest jego licznik punktów. I w swojej kolejce z tych płytek odwróconych do tyłu, o tak, losujemy jedną płytkę i dokładamy ją do istniejącej już planszy, to jest płytka startowa, w taki sposób, żeby pasowało do terenu. To znaczy na przykład drogę do drogi w taki sposób. Nie mogę ustawić drogi do pola, o tak. Bo droga musi mieć swoje przedłużenie. Nie mogę postawić miasta do pola, ale mogę postawić pole do pola, jak najbardziej tak mogę zrobić. Mogę połączyć miasto z miastem, na przykład również. Tak, i w swojej kolejce losuję jedną taką płytkę i ją umieszczam do planszy w taki sposób, żeby pasowała. I po umieszczeniu tej płytki mogę umieścić na niej swojego pionka. Mogę go umieścić na mieście. Załóżmy, że żółty umieścił na mieście. W takim razie niebieski umieścił na drodze. Można umieścić też na klasztorze. I tak zrobił żółty. I w tym momencie droga niebieskiego jest już zamknięta. Jak widzicie. I jest na czterech płytkach, w związku z czym niebieski otrzymuje cztery punkty. Oznaczamy to na planszy punktacji. Jeszcze raz. Losujemy płytkę. Dokładamy ją, kładziemy pionka, opcjonalnie, nie trzeba tego robić. I jeśli droga jest zamknięta, podliczamy za nią punkty. Następna sprawa, zamknięcie miasta. Miasto jest zamknięte, kiedy jest otoczone murami ze wszystkich stron, tak jak to. W przypadku drogi otrzymujemy jeden punkt za każdą płytkę, natomiast w przypadku miasta otrzymujemy dwa punkty za każdą płytkę. Za to miasto, gracz żółty to był chyba, otrzymuje cztery punkty. Ponieważ ma dwie płytki i każda daje dwa punkty. Inaczej jest w przypadku klasztorów. Żeby klasztor był uznany za zakończony, musi zostać przez dowolnych graczy ze wszystkich stron otoczony płytkami. I za otoczony w ten sposób klasztor, żółty otrzyma 9 punktów. To znaczy otoczony z rogami i wszystkie płytki oczywiście muszą się zgadzać. Więc przesuwamy na 13 żółtego. Widać, ok. Następna kwestia jest taka, że po zakończeniu danej budowli nasz pionek wraca do naszych rezerw. To znaczy tutaj, bo mamy do dyspozycji 7 pionków w czasie rozgrywki i jeden jest na planszy. I jest jeszcze jedna możliwość rozwoju w tej grze, to znaczy przejmowanie pól. I to jest bardziej skomplikowane. Jak dołożę sobie na przykład tutaj taką płytkę, to mogę zamiast kłaść na mieście czy drodze, bo można tylko jednego w czasie kolejki pionka położyć, mogę takiego pionka umieścić sobie na polu. Na tym lub na tym. Załóżmy, że umieszczę na tym. I wówczas nie stawiam go w taki sposób, tylko kładę go tak na trawie. Tak, żeby było widać, co jest co, bo potem się może mieszać. I teraz żółty przejął całe pole, ograniczone tą drogą, tym miastem, tą drogą, ale tylko trochę. To wszystko jest jego praktycznie, nie? To miasto i to nie jest jego, to nie jest jego, to nie jest jego. I to wszystko. I to. No. I teraz pola nie da się zakończyć. To znaczy, można je otoczyć ze wszystkich stron, ale jest to bardzo trudne. I generalnie pole, nawet jak się otoczy, to nic to nie daje. Pionek na polu zostaje do końca gry. I dopiero na końcu gry jest podliczany. Wtedy takiego pionka się bierze i się liczy, ile przy tym polu było zakończonych miast. Przy tym polu są dwa zakończone miasta, to i to. I za każde takie zakończone miasto otrzymuje się 3 punkty. Żółty na końcu gry otrzymałby za to pole 6 punktów. No ale ono byłoby bardziej rozbudowane, bo płytek jest jeszcze wiele. Przeciętna rozgrywka w Carcassonne trwa 40 minut, według tego, co tutaj jest napisane. Jeśli gracze znają zasady, to spokojnie uwiną się w minut 20 albo nawet 15. To jest po prostu wydłużona liczba. No oczywiście gra jest dla 5 graczy w wersji podstawowej. Można ją potem rozbudować. Jest tutaj też napisane, że jest od 8 lat w górę. Myślę, że młodsze dzieci również sobie z nią poradzą.
No, ale nie będą robić żadnych strategii, a strategię można tutaj zrobić, to trzeba przyznać. I teraz wracając jeszcze do planszy. Jak jest ta droga, taka droga jest, i tutaj żółty ją sobie dobuduje, to żółty nie może już na nią położyć swojego pionka. Żółty może na tą obok, ale na tą już nie może. Natomiast żółty może zbudować swoją drogę tutaj. O, tak sobie zrobić. Potem czerwony sobie buduje, niebieski robi sobie tam miasto, a żółty wylosował zakręt. I żółty teraz zakłada go tutaj. Co się w takiej sytuacji dzieje? Teraz jest to wspólna droga niebieskiego i żółtego. Jako, że oboje mają taką samą ilość pionków na tej drodze, oboje, kiedy zostanie zamknięta, chwileczkę, znajdę odpowiednią płytkę. Nie ma odpowiedniej płytki. Dobra. Kiedy droga zostanie zamknięta, oboje otrzymają pełną liczbę punktów. W tym przypadku będzie to 6 punktów. Czyli 10 dla niebieskiego, 10 dla żółtego. Natomiast jeżeli w wyniku takiej samej operacji jak ta tutaj, czyli zbudowanie obok drogi albo zbudowanie obok miasta, będzie taka sytuacja, że będą na przykład dwa pionki niebieskie, jeden żółty na drodze, to wtedy po zakończeniu drogi punkty za tą drogę otrzyma jedynie gracz niebieski. Podobnie sytuacja ma się z polami, to znaczy nie można kłaść swojego rolnika na czyimś polu, natomiast można zbudować obok swoje pole, a następnie je połączyć. I wówczas dokładnie tak samo, ten kto ma najwięcej pionków dostaje punkty, a jeżeli jest remis, to wtedy wszyscy gracze, którzy mają najwięcej pionków, otrzymują pełną liczbę punktów za takie pole. Jeśli któryś z graczy Przekroczy 50 punktów na planszy punktacji, to wtedy nie kończy się gra, nic się takiego nie dzieje, tylko taki pionek należy położyć i wtedy dalej jest po prostu 53. Jeśli będzie 100, co jest bardzo mało prawdopodobne, no to można coś innego wymyślić, ale generalnie nie ma. Gra natomiast się kończy, kiedy skończą się zwyczajnie płytki. Wtedy należy podliczyć punkty i zastosować specjalne zasady. Na przykład, a w sumie nie na przykład, tylko wymienię wszystkie. Jeżeli na końcu gry zostanie nieukończona droga, na której jest pionek, na przykład taka, to wtedy otrzymuje się jeden punkt za każdą płytkę tej drogi. Żółty za tą drogę na końcu gry otrzyma 3 punkty. Z miastami sprawa ma się inaczej. Aha, jeszcze jedna rzecz. Taka tarcza w czasie gry daje 2 punkty do miasta, dodaje. Natomiast na końcu gry za nieukończone miasta otrzymujemy jedną płytkę za każdą, jeden punkt za każdą płytkę i jeden punkt za tarczę. To znaczy, za to miasto, gdyby było zamknięte wcześniej, w czasie gry, to za takie dwie płytki dostałoby się 6 punktów, na końcu gry idą tylko 3. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Jeśli się Wam spodobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał, czy co tam chcecie. A kolejne odcinki z Carcassonne dotyczące dodatków oraz dodatków właśnie, tylko dodatków rozszerzeń i mini dodatków i tego typu rzeczy będą się pojawiać teraz, mam nadzieję, regularnie w czwartki co tydzień. A jako, że mam tych rozszerzeń całkiem sporo, to myślę, że na pół roku ta seria starczy. Pół roku, no może pół roku nawet.